jest ten moment. Mhm. Sami zobaczyliście, że tutaj się między mną, tobą, Adam, czy mną, a tobą, Paweł, się zbyt dużo nie wydarzyło. Nie było tych iskier, które liczyłam na to, że przeskoczą. Więc niestety żadnego z was nie wybiorę. Dziękuję wam, że przyjechaliście, że byliście tu, że mogliśmy ten czas spędzić. Ja również. Jeszcze się nie żegnajmy. Ty na nas poczekasz dwie minutki? Zaraz wracamy, okej? Okay? Jasne. Dobra. Tak? Okej. Okay. Ulga? Tak. Ulga. No ja zaskoczony, ale brałem oczywiście pod uwagę, tak? No, spodziewałem się też. Myślałem, chciałem, żebym mnie wybrał. Chciałem. Nie tylko jedna osoba musi chcieć. Rozczarowaniem tego nie nazwę. Tym bardziej niezawiedziony. Zaskoczyła mnie decyzja Magdy. Nie miałem wątpliwości co do decyzji odnośnie Pawła. Więc myślę, że chłopacy też poczuli ulgę. Adamowi bardzo na Magdzie zależało. No trudno, przejechał się, był bardzo pewny swoich przekonań. Chciałbym ci podziękować. Dzięki. Za wszystko dziękuję. Naprawdę. Nie mam żadnego żalu ani razy. Twoja decyzja. Szanuję. Ja tobie, Maga, też chciałem gorąco podziękować za zaproszenie, za udział w programie. I przepraszam. Powodzenia. Dziękuję. Z mojej strony też nie skrzyło. Być może za długo tu siedziałem. Mogła powiedzieć też wcześniej już. To ta cała sytuacja dużo wcześniej by się skończyła. Ja bym nie miał emocji negatywnych. Magda to samo. Czuję taką ulgę wewnętrzną. Nawet już cieszę się, że jadę do domu. Miło było poznać. Miło poznać. Dziękuję za wszystko. Na razie. Myślę, że głównym powodem, że Magda mnie nie wybrała, było moje niezdecydowanie co do planów zawodowych. Myślę, że to zaważyło. Będę starał się szukać dalej tej jedynej, bo nie chcę być sam, po prostu chcę uszczęśliwiać. Nie zamykam się. Chcę wrócić do listów, które mam i szukać tego jedynego.